pięter albo trzech. Taka wielka, okrągła kula, buchata, z jakimiś małymi rączkami, z ogromną energią i zaczyna mnie ciągnąć. Gdzieś tam w swoją stronę. Nie wiem, skąd mi przyszła myśl, ale pewnie od duszy czy od ducha, że jak teraz pozwolę, żeby mi ta osoba, ta istota, bo ja nie wiem, co to było w ogóle, pociągnie, to nie wrócę już do ciała i nie będę żył. Tak, dosłownie. No i wtedy w takiej, wiecie, pustce, bo to była taka pustka i przerażenie, bo to inaczej nie można nazwać, mówię do Matki Ziemi, dosłownie, nie? Matko Ziemię, pomóż mi, bo ja nie wiem, co zrobić. Nie wiem, dlaczego Matce Ziemi, a to było dlatego, że byłem zaraz za domem, było pole, ja na tym polu byłem. O, być może dlatego też nawet. I w tej sekundzie z mojego ciała tego niefizycznego, bo ja byłem przecież fizycznie leżałem, a to było ciało astralne i tam mentalne, bo ja wszystkie te doznania uczucia miałem wtedy, więc te wszystkie konglomeraty do ciała fizycznego był na zewnątrz, poza moim ciałem, czyli tam te 30 czy 40 metrów dalej, wyrosły ze mnie korzenie, tak jak drzewa. I poczułem się jak dąb, który ma takie, wiecie, jak dom ma korzenie takie, bo różne korzenie drzewa mają różne. Takie rozwidlenie. Ta istota próbowała mnie poderwać i zobaczyła, że jestem i nie wiedziała, co zrobić. I puściła mnie i tak cofnęła się na tam kilkanaście metrów, a ja wtedy zwinąłem korzenie i myk do mojego ciała fizycznego. Zerwałem się na tym łóżku, tak podniosłem do połowy i to było najdziwniejsze, że jak ja się podniosłem, to czułem, że ciało się podniosłem, ale moje pozostałe ciała nie są skorelowane. I potrzebowałem kilku czy kilkunastu sekund, że czułem, jak ja się składam się z powrotem dosłownie. Więc Matka Ziemia słyszy nas cały czas. I ja mogę to potwierdzić, bo mi się to zdarzyło, że mnie usłyszała w ułamku sekundy mojego wołania. Więc to jest tak, że nie jest. Jesteśmy połączeni ze wszystkim, poprzez wszystko, na wszystkich poziomach. Wracając do duszy, ducha i ciała. Nasze życie przebiegają bardzo różnie. I są one uzależnione od trzech czynników. Dzień dobry. Zajęcia są. Podobno są zajęcia. Czy one się zaczynają, czy kończą? Czy są w połowie. Jeżeli będziesz cichutko usiądziesz, to proszę bardzo. I jakby to tam nie zagrało, to też będzie dobrze. I wracając do duszy i ciała, mamy różne losy i różne zapatrywania na życie. Jest to zależne od trzech czynników. Po pierwsze od planu duszy na to życie, które mamy. To jest pierwszy, najważniejszy czynnik. Dusza zakłada jakiś plan. Oje, fajne. To jest pierwszy czynnik najważniejszy. Ale dusza przychodząc tu na ziemię, oprócz tego ma jeszcze... To nie jest cisza. To nie jest cisza. Bo wiecie, że nie macie fotografa, a później będziecie... Mamy. Tak? Mamy. Widzisz tu takie czarne. Są rozboczenia zawodowe. Dusza przychodząc, oprócz tego, że bierze sobie plan na życie, żeby co wykonać, czego się nauczyć, jak żyć, przychodzi także z dodatkowymi, powiedzmy, plecakami, które zawierają jeszcze informacje z poprzednich żyć. To jest druga rzecz. Oczywiście przychodząc teraz na to życie z tymi dodatkowymi plecakami dusza, my, rodząc się, dostajemy dodatkowe plecaki od naszych rodziców, dziadków, pradziadków i to są już jakby trzeci rodzaj plecaków, który mamy. No i teraz niesiemy te trzy rodzaje plecaków sobie przez całe życie, nie wiedząc o tym, no, co z tym zrobić. I bardzo długo, jak tak żyłem sobie na tym świecie, to stwierdzałem, że te plecaki są, ale nikt jakoś mi nigdy nie mówił, co z nimi zrobić.
I dzisiaj dostaniecie szczegółowe instrukcje, jak się z tych plecaków wyzwolić i je odłożyć sobie. I co zrobić dalej. Niestety muszę wziąć kartkę, bo to jest ważne, żeby było bardzo dokładnie i każdy dostanie taką karteczkę. Żeby wiedział, jak się posłużyć. Która jest godzina? Za 17. To mamy mało czasu, ale jak będzie 5 minut dłużej, to nikt chyba nie będzie płakał. I żeby to uczynić, jest tu cała ta rozpiska, jak to zrobić. I czy ja to mam wam czytać? Może poczytacie sobie w domu. Ja tylko opowiem, co najważniejsze. Oczyszczeniu polegają wszystkie wzorce, o których wiemy i nie wiemy. Tych wzorców może być bardzo dużo. To, co dzisiaj ten system oczyszczenia jest właśnie od Urszuli von der Leyen. Christine. Aha, bo Urszula to była mama i nie? Bernadetta. No dobra, nie bardzo. A skąd Urszula nie przyszła? No dobra, przepraszam. I ona jest tu w punkcie wymieniona. Ursula von der Leyen ci chyba się skojarzyła. Jak? Ursula von der Leyen chyba ci się skojarzyła. To tam z tego z parlamentu. Z tej Unii. Przewodniczący. O niej tam mówią. Tak, tak. Przepraszam. Taka głupota mi przyszła do głowy. I rzecz polega na tym, że trzeba wiedzieć, co oczyścić. Ale żeby wiedzieć, co oczyścić, wcale nie potrzeba wiedzieć dokładnie, co to jest. Są ludzie, którzy uczą tego, jak dokładnie wiedzieć, co to jest. Ale ten system wydaje mi się o wiele prostszy, że nie potrzeba wiedzieć super dokładnie, wystarczy wiedzieć kierunek, jaki jest. I na początek zawsze musimy połączyć się ze źródłem. Zaraz zrobimy taką próbę połączenia się ze źródłem, żeby było. Potem, jak już mamy połączenie ze źródłem, musimy sobie te wzorce kierunkowe, musimy sobie je w jakikolwiek sposób musimy sobie je uzmysłowić. I też tu jest taka regułka, że nie musimy wiedzieć, gdzie to jest zamontowane w naszym ciele, jak, tylko po prostu podejść do tego. Zawsze jest to związane z jakimś uczuciem emocjonalnym, negatywnym, z brakiem, który odczuwamy, lub z nadmiarem czegoś negatywnego. Bo brak, a nadmiar negatywny to jest jednak czasami bardzo blisko siebie, to aż nie tak daleko. W słowach dalej, ale w tym bliżej. Potem tą lukę musimy wypełnić po oczyszczeniu, wypełniamy światłem i bezwarunkową miłością. I na koniec musimy przywrócić te wszystkie energie do siebie. Jest tu także wzmianka o tym, że to samo musimy uczynić potem z energiami rodowymi i z energiami z poprzednich wcieleń. Oczywiście, jeżeli ktoś ci wierzy w poprzednie wcielenia, to tego nie robi. Bo to jest kwestia wiary, odczuć i rozumienia życia. Że ono jest aż tak mocno zagmatwane z tymi plecakami. Teraz spróbujemy zrobić to połączenie ze źródłem. Połączenie ze źródłem, moim zdaniem, jest więcej niż proste. Polega na jednej prostej rzeczy. Na uzmysłowieniu sobie, że duch, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, i tak jest cały czas obecny pośrednio w naszym ciele. Nie bezpośrednio, tylko pośrednio w naszym ciele. A jeżeli on jest i on jest połączony bezpośrednio z energiami Stwórcy lub możemy się przez niego połączyć lub przez duszę, to wystarczy zrobić czystą intencję, że chcemy się połączyć. Najlepiej to wykonać właśnie przez pole serca, czyli skierować zwyczajnie energię w głąb serca i otworzyć się. Tam jest nawet tak ładnie jest napisane, że możemy się otworzyć na Boga, na źródło, na Stwórcę, na praźródło, wszystko co jest lub na cokolwiek, co uznacie za najwyższy autorytet. Bo tak można powiedzieć. Oczywiście no, Stwórcę można nazwać najwyższym autorytetem, ale też, nie wiem, no, to jest najwyższa energia, dzięki której wszystko istnieje. Te rzeczy, które chcemy, czy nie. I teraz wrócę do ćwiczenia, które robiliśmy z rękoma, z gorącym i zimnym. Tam znajdziecie także dopisek, że to ćwiczenie możecie także zrobić z miłością, z lękiem,
z dobrem, złem, ze wszystkimi dwoma uczuciami. Dlaczego? Musimy sobie uświadomić najprostszą i najważniejszą rzecz, że jesteśmy zbudowani ze wszystkich energii. Tych negatywnych i tych pozytywnych. A dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy umieli to wybrać. I nie poddawali się negatywom, tylko umieli wybrać pozytywy. To od razu też mówię, no nie da się. To ćwiczenie z tym, że się czuli w głąb siebie, jest... Kto czytał Anastazję? Ja. No to dobrze. Jak czytaliście Anastazję, to ciekawe, czy za dwa tygodnie mi odpowiecie, dlaczego jest to związane z Anastazją i z którym tomem. Jest tam, to ćwiczenie jest opisane, nie w sensie ćwiczenia, ale jest opisane, dlaczego jest ono ważne. Zresztą dzisiaj powiedziałem już nawet, dlaczego jest ważne. Bo dzięki niemu będziecie mogli potem zmieniać swoją rzeczywistość na taką, jakbyście chcieli. Ale to nie da się teraz przekazać, tylko dlatego, że musicie najpierw popracować z polem serca bezpośrednio. To spróbujemy teraz zrobić jeszcze raz to, żeby połączyć się ze źródłem. Znowu sobie zróbmy lekko nóżki, tak jak było. Ty nie wiesz, jest to ćwiczenie urzemiające. Polega na tym, że na zewnątrz ręce macie już sobie swobodnie położyć. I teraz tak. Dołączymy do uziemienia dodatkowy element polegający na tym, że pomyślimy sobie o tym, że uziemiamy się i każdy dostanie parę sekund wolny i poprosi Matkę Ziemię, żeby mógł się uziemić najgłębiej jak tylko i najlepiej jak tylko można dla danej osoby w tej chwili tu na Ziemi. I niech każdy teraz sobie poprosi Matkę Ziemię o uziemienie. Teraz myślą, pójdźmy w górę do naszego serca i gdzieś w głębi naszego serca znajduje się punkt, w którym mamy bezpośrednie połączenie z duszą i z duchem. I poprzez to połączenie pozwólmy sobie połączyć się bezpośrednio ze Stwórcą Wszechświata. Pobądźmy chwilę z tą energią, która jest gdzieś w głębi nas i pozwólmy sobie odczuć ją w całym ciele. Pozwólmy się sobie na rozluźnienie.
Podziękujmy Stwórcy Wszechświata za połączenie z nim. Podziękujmy Matce Ziemi za uziemienie. Powoli otwórzmy oczy. W pierwszym momencie nie jest to proste, ale za którymś ćwiczeniem będziecie czuli świadomie, że macie połączenie. Nie będzie to wcale trudne. W obecnym czasie jest to wiele łatwiejsze niż było kiedyś. To było zupełnie co innego, a teraz jest zupełnie inaczej. Teraz jeszcze będzie jedna rzecz. Czy podłoże ma jakieś znaczenie z tym uziemieniem? Gdzie stoimy, na czym stoimy? No zawsze ma znaczenie, aczkolwiek jest tak, że jeżeli jest, połączymy i ugniemy kolana, jak nas stojąco, to nie wiem, ciało fizyczne powoduje, że energie nasze się zbierają w dół i jest łatwiej i uziemienie następuje automatycznie. Wtedy, więc to jest zupełnie inaczej. Teraz jeszcze zrobimy jedno ćwiczenie z uśmiechem, polegające na tym, że coś tu nie tak jest. Polegające na tym, że uśmiechniemy się najpierw ustami. Jak się uśmiechniemy ustami, poczujemy, jak się rozluźniają usta, bo przy uśmiechu się zawsze rozluźniają, to przeniesiemy uwagę na klatkę piersiową i pozwolimy, żeby serce się rozluźniło. I trzeba wziąć takie delikatne oddechy i poczuć, że tam rozluźniamy. Ale zanim to będzie, to puszczę wam piosenkę, która to 2 minuty. To nie ja śpiewam. Lisia, wiemy. Wracając do uśmiechu. Tam na końcu będzie taka regułka, którą za chwilę wam przeczytam, którą ja stosuję na co dzień.
regułka jest związana też z uśmiechem, dlatego że jak mi cokolwiek mam jakąś trudność czy kłopot, to ja zawsze robię w ten sposób, że uśmiecham się do tego i mówię tą regułkę. Przeczytałem przed czasem. I ta regułka polega na tym, że niech mnie spotka albo niech się wydarzy to, co jest najlepszego z tą chwilą. Czasami dodaję coś, co ma Stwórca dla mnie, albo to, co w tej chwili ma się wydarzyć, a jest tam czasami, a bywają przecież kłopotliwe chwile. To zawsze mówię, niech się wydarzy to, co najlepszego. I zawsze się to wydarza. I przyznam wam się, że najciekawszą jest rzeczą, że to, że wydarza, to jeszcze pół biedy, tylko to, że zazwyczaj człowiek jest zaskoczony, co się wydarzyło. I to jest najciekawsze w tym wszystkim, że jestem zaskoczony, co się wydarzyło. I nauczyłem się już teraz, że się nie tylko uśmiecham sercem, ale mogę uśmiechnąć się wszystkimi moimi komórkami. Co prawda nie wiem, czy wszystkimi, bo jeszcze tam nie opanowałem na przykład komórek kości albo czegoś. Nie wiem, czy one się umieją uśmiechać. Ale ciałem eterycznym, czyli tym, które otacza nasze ciało, umiem już. Więc oczywiście, no przyznam się, że to jest tam trochę ćwiczeń. Ale dla was to będzie wielki skrót, bo tak jak już mówiłem ostatnio, jeżeli przebywamy, to w aurze serca, bo jesteśmy w takiej odległości, że przebywamy w aurze serca, to wy tą informację już posiedliście. I to jest tylko kwestia otworzenia. Poza tym tak naprawdę to nie jest jakakolwiek informacja dla was. Bo to jest tylko kwestia, żebyście sobie przypomnieli. U każdy z nas to wszystko, co ja mówię, to i tak znał, zanim przyszedł na ziemię. Nie ma niczego, co się nie zna. Więc jeżeli to znacie, jak przyszliście to na ziemię, to jest kwestia tylko, żeby teraz sobie to w pełni, świadomie odzyskać do swojej pamięci tu i teraz. To świadomość. Tak, i to jest właśnie ta świadomość. I ta świadomość jest potrzebna po to, żeby umieć być tu i teraz. Żeby można było, jak idę drogą, to nie, że idę samochody, wszystko, tylko, że ja idę. Bo my w 90% idziemy bezmyślnie. I ja też tak zauważam. I nagle, gdzie jestem, się zastanawiam. I wtedy nie tracimy własnej energii na wszystko wkoło i organizm zupełnie inaczej może pracować. Gdy umiemy pracować z własną energią, tu i teraz. To co, uśmiechniemy się. Posiądźmy wygodnie, możemy sobie nóżki znowu położyć, tak? I uśmiechnijmy się i bądźmy przez chwilę poważni, uśmiechnijmy, poczujmy, jak się nam rozluźniają mięśnie wokół ust. Teraz to błogie rozluźnienie z uśmiechu przenieśmy na klatkę piersiową. Gdzieś w głębi poczujmy, jak się rozluźniamy. Jak uśmiech ogarnia całe serce i klatkę piersiową. Pozwólmy, aby uśmiech serca powędrował na cały tułów.
teraz pozwólmy sobie uśmiechnąć się w głąb siebie, do naszych dusz. Uśmiechnijmy się poprzez nasze dusze do naszego ducha. Teraz pozwólmy sobie na to, aby uśmiechnąć się poprzez duszę i ducha do Stwórcy Wszechświata. Pozwólmy sobie, aby z tym uśmiechem pozostać już na zawsze i umieć się uśmiechać do siebie, do bliskich, do Stwórcy, poprzez własne serce, głąb. Dlatego, że ta odległość głąb serca jest bliższa niż ta odległość na zewnątrz. Weźmy głębszy oddech. Otwórzmy powoli oczy tu i teraz. Chyba lepszego zwykłu niż ta piosenka, to nie ma to uśmiechanie się, nie? Nie, ale akurat te muzycy to grają dopiero na emocjach, co? No tak, muzyka jest najbardziej... Dlatego niektórzy się zorientowali, że to jest największy...